mieszkańcy Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego przemaszerowali ulicami miasta w marszu w obronie demokracji, wolnego słowa i telewizji Trwam. Najpierw odbyła się msza święta w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a następnie wszyscy przemaszerowali w pochodzie ulicami Wąbrzeźna. W marszu brali udział także posłowie, radni, przedstawiciele lokalnych społeczności oraz kościoła. Podobne manifestacje odbywały się w innych miastach regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Przyszli Państwo dzisiaj tutaj na marsz. Czego Państwo oczekują? Bo taka jest potrzeba. Chcemy uzyskać pełne informacji jako obywatele, ponieważ jest ograniczana możliwość wprowadzenia telewizji Trwam na multiplex. To jest taki wyraz Państwa, tak? Niezadowolenia. Tak jest. Tak jest i jest nam przykro, ponieważ te czasy, które się wytworzyły dziś, one przypominają mi akurat czasy z lat 80., gdzie żeśmy wieczorami wychodzili i pisali na płotach, żądamy pełnej informacji. I no niestety, że na bazie uzyskanej wolności musimy ponownie wychodzić na ulicę i manifestować w formie domagania się. Co by pan powiedział Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? To znaczy osobiście z tymi ludźmi nigdy w życiu nie rozmawiałem. Ale jako zwykły obywatel. Ale no nie rozumie po prostu. Nie rozumie, skoro we wszystkich miastach, nie tylko na terenie Polski, ale we wszystkich ambasadach polskich, prawie na całym świecie Polacy rozrzuceni na całym świecie domagają się, ponieważ z tego wolnego media chcą korzystać, żeby uzyskiwać informacje, co się dzieje w naszym rodzinnym kraju. Przez to, że żyjemy taką nadzieją, gromadzimy się na tego typu zgromadzeniach, apelujemy, zbieramy podpisy i przy każdej możliwości przypominamy urzędnikom i politykom sprawującym władzę obecnie w Polsce, że muszą słuchać głosu obywateli, zapotrzebowania obywateli i szanować równe prawa wszystkich, również katolików w Polsce. Dlatego żyjąc tą nadzieją uważamy, że jest nadzieja, że wyprosimy, wymodlimy i wyżądamy od władzy możliwości przekazu informacji, komunikacji się społeczeństwa między sobą, również za pośrednictwem jedynej telewizji katolickiej w Polsce, która przecież od kilkunastu lat funkcjonuje i zakorzeniła się w społeczeństwie, która ma wielu wytrwałych widzów, których jak widać zapotrzebowanie jest ogromne, bo wychodzą aż na ulicę prosząc o możliwość jej oglądania w tych nowoczesnych środkach nadawania i dlatego uważamy, że żadna władza, nawet najgorsza, nie może tego zignorować i kiedyś, prędzej czy później ulegnie i prawda się wybroni i będzie można odbierać normalnie w naszych odbiornikach za pomocą multiplexu telewizję Trwam. To jest taki tutaj oddźwięk społeczny, ale jakie są możliwości prawne nacisku? Bo tu Państwo odwołują się do różnych instytucji, w tym międzynarodowe, prawda? Wykorzystujemy wszystkie możliwe. Zarówno różne instytucje kontrolne, jak również mechanizmy parlamentarne. Zwołujemy wiele komisji sejmowych, zarówno środków masowego przekazu, jak i regulaminowe, jak i praworządnego państwa, aby wykazywać, jak nierówna i dyskryminacyjna decyzja została podjęta przez obecnych urzędników piastujących swe urzędy w Polsce. Były też pozwy do sądu. Tutaj niestety ku naszemu zdziwieniu same sądy dały dziwny wyraz swojego funkcjonowania. Otóż porównały stacje, które jeszcze ani minuty nigdy w historii nie nadawały, które nie ma jeszcze kapitału, które właściwie zawiązała się dopiero formalnie na papierze, dostała koncesję, która nie ma oczywiście żadnych środków finansowych, więc władza przychylna rozłożyła im koncesję niewielką na wieloletnie raty. Natomiast stacja Telewizja Trwam, która od kilkunastu lat nadaje, ma bogaty i treściwy program, która ma miliony wiernych widzów, która ma kapitał, który mógł pokryć koncesję, nie ma takiej decyzji. I polskie sądy podjęły, że urzędnik podjął równą decyzję i że nie było dyskryminacji. No to są ogromne znaki zapytania. Tutaj... No właśnie, na jakich zasadach jest ta koncesja w takim razie przyznawana? Czy są jakieś konkretne kryteria, czy to jest takie widzimisię? Wygląda na to, że jest ogromna dowolność, samowolka i wydaje się jakby to dobro, czyli miejsce w eterze, w tych cyfrowych możliwościach, która jest dobrem narodowym, rozdzielane jest przez urzędników z nominacji premiera i prezydenta jak jakaś prywatna własność na zasadzie zupełnie samowolki i tego
komu lubię, a kogo nie lubię, temu nie daję. Tak nie funkcjonuje żadne państwo prawa i na to się nie zgadzamy. My żądamy tylko równości. My nie chcemy żadnych przywilejów, tylko żeby równo traktowano. Nie wolno dyskryminować żadnej kategorii, a szczególnie tak dużej jak katolicy w Polsce. Szalenie budujący jest fakt, że aż 150 miast już odbyło marsz ku obronie telewizji TVN na multipleksie cyfrowym. Jest to liczba moim zdaniem dość porażająca i uważam, że w tej sytuacji wobec takiego wielkiego poparcia, wobec 2,5 miliona głosów popierających telewizję, czas najwyższy, aby Krajowa Rada, czyli pan Dworak i jego ludzie, żeby poparli miejsce dla telewizji TVN na cyfrowym multipleksie, bo jeżeli tego miejsca zabraknie, to my katolicy będziemy odcięci od wolnego głosu. Będziemy musieli znowu powoływać nową, wolną Europę. Będziemy musieli znowu nadawać z Monachium czy z innego miasta za granicą telewizję naszą katolicką, aby można było wolne słowo w naszym kraju propagować. Udział mieszkańców Wąbrzeźna w tej manifestacji jest bardzo budujący i aby tak było we wszystkich innych miastach naszego regionu. Postulaty niezmiennie te same. Czy w końcu posłuchają? Będą musieli. To jest niemożliwe, żeby łamiąc standardy demokracji, łamiąc przepisy prawa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmawiała w sposób nieskończony dostępu do nadajników naziemnych. Jestem przekonany, że jest to działanie głęboko polityczne, że Krajowa Rada, prezes Dworak, gdyby nie miał poparcia prezydenta Komorowskiego, rządu, premiera Tuska, nigdy by się nie odważył na łamanie prawa, za które może kiedyś przed Trybunałem Stanu po prostu wylądować. Lekceważy również opinię społeczeństwa. 2,5 miliona podpisów trudnych do zebrania. Przecież to nie jest tak, że ludzie lekko podpisują różnego rodzaju petycje i apele. Jest lekceważone. To jest, chcę na to zwrócić uwagę również tym, którzy nie czują się związani z Kościołem katolickim, nie czują się katolikami, ba, chrześcijanami, że walka o wolność mediów w Polsce to jest walka również o ich prawa, o ich interes, ponieważ w tej chwili zamyka się, przepraszam za wyrażenie, gębę katolikom, nie dając możliwości prezentowania wartości chrześcijańskich, bo mówienie o tym, że jest równoprawność, że nikt nie zamyka, bo można nadawać przez satelitę, czy można w niektórych przypadkach telewizje kablowe, jest nieporozumieniem. To właśnie obywatel ma prawo w swoim domu z nadajnika naziemnego, a za chwilę tylko takie w Polsce będą funkcjonowały telewizja cyfrowa z nadajników naziemnych, ma prawo decydować pilotem, jaką stację będzie słuchał. Więc proszę i apeluję również do tych, którzy się nie czują związani z katolikami, walczcie o wolność mediów w Polsce, bo walczycie o własne interesy, walczycie o wolność i demokrację w Polsce. No też wiele takich mediów, wydmuszek nazwijmy to, dostało koncesję, prawda? Stworzonych tylko na potrzeby tej koncesji. No tak, no przecież wiemy dokładnie, że niektóre firmy nie spełniają żadnych wymogów ani formalnych, ani prawnych, ani finansowych, które spełnia Fundacja Lux Veritatis, która jest jakby formalnym właścicielem telewizji TVN. Jest to stacja, która ma doświadczenie 10-letnie, dysponuje wozami transmisyjnymi, kamerami, bardzo dużą ilością bardzo sprawnych i nowocześnie działających dziennikarzy, kamerzystów, dźwiękowców, redaktorów, między innymi absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Spełnia wszystko, tanie dostaje, a tak jak pan powiedział, firmy wydmuszki, firmy stworzone tylko i wyłącznie pod potrzeby procesu koncesyjnego dostają, więc to nie chodzi o wypełnienie warunków prawnych i finansowych. Chodzi o to, żeby tworzyć fikcję, że startują firmy równoprawne, porównywalne z telewizją TVN. Chodzi o to, by, mówiąc wprost, telewizja TVN nigdy koncesji nie dostała, ale ja jestem przekonany, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i ta koncesja prędzej czy później będzie.